Jeśli ktoś mieszka na wsi, to na głosowanie może go nawet zawiozą, ale jeśli na przykład w Londynie, to będzie ciężko. Nie z transportem, bo jest metro, ale z liczeniem głosów, bo jak się okazuje, zmiany w kodeksie wyborczym ułatwią głosowanie tam, gdzie poparcie ma PiS, a tam, gdzie ma opozycja, to głosy mogą nawet przepaść. Jacek Tacik. To znam, oczywiście. No to są głosy nie zostaną przeliczone przez 24 godziny, a Polonia na przykład twierdzi, że nie ma szans ze względu na zmiany tutaj w tym kodeksie, to te głosy po prostu będą... Myślę, że będzie dobrze, naprawdę. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber mimo naszych pytań nie chciał doprecyzować, komu będzie dobrze. Naprawdę, opozycja ma za to gotową odpowiedź. Cios w prawa wyborcze Polonii to jest cios w szanse wyborcze opozycji. O sprawie jako pierwsi napisali dziennikarze OKO.press. PiS znowelizowało kodeks wyborczy i, jak przekonują eksperci, wprowadziło w nim pułapkę. Chodzi o artykuł 69 i ten konkretny fragment, w którym niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, czyli liczenie głosów, przez grupy członków obwodowych komisji wyborczych lub przez pojedynczych członków oddzielnie. Muszą wszystkie osoby w tym brać udział w badaniu każdej karty wyborczej. To spowoduje niezwykle przedłużenie procesu obliczania. Od zamknięcia lokalu za granicą do policzenia głosów i przesłania raportu do Centralnej Komisji w Warszawie nie może minąć doba. I tu pojawia się problem. Stowarzyszenie Polonia Głosuje w Wielkiej Brytanii przeprowadziło symulację, z której wyszło czarno na białym, że nie uda się w większych komisjach zdążyć na czas z przeliczeniem wszystkich głosów. Przy sporych komisjach, przy komisjach, gdzie będzie przypadało ponad 1500 wyborców, te głosy nie zostaną policzone w ustawowym czasie, czyli wszystkie głosy przepadną. W 2020 roku na 500 000 uprawnionych do głosowania za granicą w wyborach prezydenckich udział wzięło prawie 416 tysięcy osób. I uwaga, na Andrzeja Dudę głosowała 1/4 uprawnionych, reszta na Rafała Trzaskowskiego. Wybory parlamentarne mogą być jeszcze ważniejsze. Głosy Polonii dodawane są do głosów oddanych w okręgu warszawskim, z którego wybiera się aż 20 posłów. W 2019 roku PiS zdobyło za granicą niewiele ponad 78 tysięcy głosów. Koalicja Obywatelska o ponad 44 tysiące głosów więcej. Polscy wyborcy za granicą w znaczącej części oddawali swoje głosy na stronę opozycyjną, na Trzaskowskiego, na kandydatów opozycji. W związku z tym co robią? Odcinają możliwość, żeby ludzie z zagranicy głosowali. PiS chwaliło się, że zmiany są profrekwencyjne, stąd darmowa komunikacja w dniu wyborów w mniejszych miejscowościach i większa liczba lokali wyborczych, także w mniejszych miejscowościach, na przykład przy kościołach. To są wszystko działania, które mają zmierzać do tego, by Prawo i Sprawiedliwość pomogło sobie w wyborach. Dzisiejsza niedziela nie jest do dyskusji o kodeksie wyborczym. Bardzo dziękuję. Kodeks wyborczy, podpisany przez prezydenta w połowie marca, wszedł w życie w piątek. Nie ma znaczenia, czy porozmawiamy... No to ma znaczenie, panie ministrze. No to są fundamentalne kwestie dotyczące prawa. Jacek Tacik, Fakty.